Teraz mnie słychać, wiecie, ja mam takie świadectwo z wczoraj, jak przyszliśmy na rynek, przyszliśmy trochę większą grupą, przyszliśmy z większym głośnikiem, głośniejszym. Od razu się w ludziach podniosło, wiecie, tam to jest centralny punkt rynku, to jest takie centrum, gdzie wszystko się zbiega, wszystkie strony rynku się zbiegają i naprzeciwko od razu wyskoczył, jak Rafał głosił, wyskoczył taki facet, że go zagłuszamy, że on nie handluje, że on nic nie zarobi, że on tam w ogóle z wielkie pretensje i wiecie, ja do niego podszedłem, mówię, że my tu naprawdę długo nie będziemy, ale mamy bardzo ważne informacje, to co pan ma zarobić, to pan zarobi. Mówię, to nic pan nie straci. I tak nasza ewangelizacja przebiegła cała. Wziąłem na koniec mikrofon i tak personalnie do tego człowieka zacząłem patrzeć mu w oczy. I mówić o miłości. Bo złożył mi Bóg miłość do ludzi. Powiem wam, że tą miłość miałem od dziecka. Od dziecka tą miłość zaburzyłem, zakrzyczałem przez lata kreowania kogoś innego. Ale ja wiem, że Bóg złożył we mnie miłość. I tak patrzyłem się na tego człowieka, a on stoi i czytam mu z ust. On stoi taki, kurczę, jakby siły z niego odeszły. Wcześniej wyleciał taki sprężony, naładowany, a na koniec stoi taki oklapły jakby. I widzę, czytam z jego ruchu ust, chwała Ci Jezu. Amen. I powiem wam, że mnie to rozbiło, jak patrzyłem na człowieka, który wyleciał do nas z rękoma, a na koniec stoi i pod nosem chwali Boga tak naprawdę. I ta ewangelizacja, jestem przekonany, wierzę w to, że strasznie mu usłużyła, tak? Może się wstydzi, może co innego, ale myślę, że kolejna ta trwałość i ciągłość tym wszystkim, to co tam się dzieje, to przyniesie efekt, ona już przynosi efekt, bo mam drugie takie świadectwo kobiety, która była tydzień temu, która stała na rynku, my głosiliśmy i gdzieś tam jakieś padło hasło, klucze do nieba. I facet stoi i mówi tak, mówi o, ci przyszli, mówi ci, teraz będą o tych kluczach gadać, mówi, co mają klucze do nieba. A ona zadzwoniła w tygodniu do Magdy, znalazła od kogoś numer, nie wiem skąd zadzwoniła do Magdy i mówi, wie pani co, jak ten człowiek z was drwił, to ja sobie uświadomiłam, że wy naprawdę macie klucze do nieba, mówi. Że to nie jest, mówi, że to co wy robicie, mówi, to się nie wzięło znikąd, że wy znacie tego Boga. I kobieta chce przyjść, oddać życie Jezusowi i to są efekty tej pracy, to tym chciałem się podzielić.